Reina Aharen, mała i urocza uczennica o cichym głosie, dość słabo radzi sobie z określeniem odległości i przestrzeni osobistej. Czasami jest kilka centymetrów od twojej twarzy, a innym razem sporo za daleko. Jedynym, który próbuje zrozumieć jej zabiegi, jest Raido Matsuboshi, który siedzi obok niej w klasie. Ma groźną twarz, ale w rzeczywistości jest miłym chłopcem z wyobraźnią, która czasami wymyka mu się spod kontroli. Szykuje się kolejna seria traktująca o radzeniu sobie z trudnymi i specyficznymi charakterami. W sumie miło, bo takie seriale są nam potrzebne. Czuję w kościach, że Aharen będzie bardzo przyjemną produkcją. Obym się nie mylił. Oryginalna manga omawianej obecnie zapowiedzi koncentruje się na uczniu trzeciej klasy gimnazjum, Ashito Aoi, który mieszka w prefekturze Ehime. Ashito ma duży talent do piłki nożnej, ale stara się to ukryć. Tatsuya Fukuya, weteran silnej drużyny J-Club Tokyo City Esperion i trener młodzieżowej drużyny klubu, pojawia się przed Ashito. Tatsuya widzi jego talent i zaprasza go do wypróbowania gry w młodzieżowej drużynie w Tokio. Czyżbyśmy w końcu mieli do czynienia z naprawdę dobrą i emocjonującą sportówką o piłce nożnej? Optymizmem napawa fakt, że za anime zabiera się Production IG, czyli studio, które ma w dorobku Haikyuu, Kuroko czy Ballroom Eyoko So. Czyli każde ich dzieło było co najmniej dobre, a na pewno popularne. Trzymam kciuki za Ao Ashi. Historia koncentruje się na Junpei Murao, który jako dziecko zafascynował się baletem, ale w drugiej klasie gimnazjum jego ojciec zmarł. Wtedy to bohater zdecydował, że musi stać się bardziej męski i porzucił swoje aspiracje. Wciąż przywiązany do baletu podejmuje sztukę walki Jeet Kune Do i staje się popularny w swojej klasie. Pewnego dnia do klasy Junpei'a przybywa nowa przeniesiona uczennica imieniem Miyako Godai, której matka prowadzi studio baletowe. Miyako zdaje sobie sprawę, że Junpei interesuje się baletem i zaprasza go do wspólnego tańca. Był taniec towarzyski w postaci Ballroom Eyoko So, czas na balet. I to w wykonaniu studia MAPPA, które przecież słynie z świetnie wykonanego pod względem choreograficznym Yuri on Ice. Coś przeczuwam tutaj świetną serię. Ja w każdym razie jestem zainteresowany. Nagomu Irino wraca do swojego domu w Kyoto po raz pierwszy od 10 lat, ponieważ jego ojciec trafia do szpitala. Nagomu jest chętny do przejęcia Ryokusho, japońskiego rodzinnego sklepu ze słodyczami, ale zamiast tego został poproszony o bycie ojcem Itsuki Yukihiry, dziewczyny, którą wszyscy nazywają następczynią. Milusia i urocza komedia z okruchami życia i szczyptą romansu. Czy ktoś zamawiał? Jeśli tak, to polecam zapisać sobie ten tytuł. Pewnego dnia gracz grał w gry wideo, dopóki nie zasnął. A kiedy się obudził, znalazł się w świecie gry, jako szkielet. Wyposażony w potężną broń i zbroję swojego awatara, ale uwięziony w przerażającym skinie szkieletu, Ark musi znaleźć dla siebie miejsce w tej nowej, fantastycznej krainie. Wszystkie jego nadzieje na spokojne życie pryskają, gdy spotyka piękną elfią wojowniczkę, która od teraz serwuje mu życie pełne konfliktów i przygód. Muszę przyznać, że bardzo mocno liczę na Skeleton Knighta i trzymam kciuki, by serial okazał się przynajmniej dobrym isekajem. Adaptacja light novel nie jest niestety zbyt popularna i komentarzy na jej temat jest jak na lekarstwo. Pozostaje więc liczyć, że animowana wersja będzie wierną adaptacją, miejmy nadzieję, dobrej książki. Hiyori Suzumi, która opuściła rodzinne miasto, aby dalej rozwijać swoją pasję lekkoatletyki, zapisuje się do tokijskiej szkoły średniej Takuragaoka. W poszukiwaniu pracy w niepełnym wymiarze godzin, Hiyori zostaje kierownikiem praktyk dla swoich kolegów z klasy, Yuichiro Someya i Aizo Shibasaki, którzy są członkami grupy idolek Lip X Lip. Historia opowiada o zmaganiach Hiyori ze szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi i jej pracą kierowniczą, a także grupą idolek Lip X Lip podczas występów na scenie. Czas spojrzeć na popularny temat od strony trenerskiej. Pozycja zapewne zainteresuje wszystkich fanów tych muzycznych seriali z idolkami w tle. 16-letni prymus, Nagi Umino, drugoroczny z Akademii Megurogawy, został podmieniony przy narodzinach. Podczas drogi na spotkanie ze swoimi biologicznymi rodzicami przypadkiem spotyka zuchwałą dziewczynę, Erikę Amano, która jest zdeterminowana, aby uczynić z Nagiego swojego fałszywego chłopaka, gdyż wyjście za mąż nie jest sposobem na życie, o jakim marzy.
Jednak gdy Nagi przybywa na spotkanie z rodzicami, dowiaduje się, że zdecydowali się oni rozwiązać problem podmiany w szpitalu poprzez wydanie go za mąż z dziewczyną, którą wychowali jako swoją córkę, która okazuje się nikim innym jak samą Eriką. Matko Boska, cóż to jest za opis fabularny? Pogubiłem się z samym tłumaczeniem tego z zaplątanego love story, więc nie jestem przekonany, czy będzie to poukładana i logiczna produkcja. Fani szkolnych romansów na pewno zacierają rączki, a ja raczej spasuję. Shikimori wydaje się być idealną dziewczyną. Urocza, przyjazna, słodka, kiedy chce być, ale ma też ciemną stronę, która ujawnia się w odpowiednich okolicznościach. A jej chłopak Izumi ma szczęście być w pobliżu, kiedy to jej humor się pogarsza, bo często jest zapalnikiem takich sytuacji. Ze względu na jego pechowe usposobienie, jego dni są pełne niefortunnych wydarzeń, które Shikimori musi znosić. Jeżeli szukacie tej jednej, jedynej komedii w sezonie, to myślę, że wybór Shikimori-san będzie odpowiedni. Szczególnie jak podobały wam się takie seriale jak Komi-san, Nagatoro czy Takagi-san. Szukuje się bowiem kawał dobrej szkolnej komedii z interesującą i piękną bohaterką w roli głównej. W oczach opinii publicznej Fudo Aikawa i Desumi Magahara są zaprzysięgłymi wrogami, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego. Fudo, znany również jako Red Gelato, jest przywódcą brygady bohaterów Gelato 5, której misją jest zaprowadzenie pokoju na świecie. Z drugiej strony Desumi jest przywódcą Sugusów Gekko, nikczemnej organizacji dążącej do dominacji nad światem. Jednak pomimo tych różnic są oni w związku. Kiedy nie skaczą sobie do gardeł podczas potyczek, Desumi i Fudo próbują odnaleźć lek na zakazaną miłość, umawiając się na randki, piekąc dla siebie słodycze i spotykając się tak często, jak tylko mogą, pomimo napiętego harmonogramu. Dwa doświadczone gołąbki torują drogę do własnego, wyjątkowego związku. Taka perspektywa serialu o superbohaterach i złoczyńcach to coś nowego, dlatego jestem ciekaw, jak produkcja ta przedstawi relacje głównych bohaterów i radzenie sobie ze związkiem w tych trudnych okolicznościach. Na pewno dam szansę Koiwa Sekai Seifuku no Atto de i liczę na dobrą zabawę. Historia omawianej obecnie produkcji skupi się na dwóch poszukiwaczach przygód: beznadziejnym szermierzu Arwinie i sarkastycznej uzdrowicielce mrocznych elfów Carly, która wydaje się być bardziej utalentowana w obrażaniu ludzi niż uzdrawianiu. Czyżby szykowała nam się tutaj kolejna komedia z nieco chamskim poczuciem humoru, jak chociażby w przypadku Konosuby? Nie ukrywam, że takie mam wrażenie, obcując z pierwszym zwiastunem anime Konohila Mendokusai. Warto zaznaczyć sobie tą pozycję, szczególnie jeżeli szukacie nietuzinkowych, a nawet zwariowanych postaci głównych. Oryginalna manga skupia się na tytułowej Tsubaki Kunoichi, najlepszej uczennicy w jej szkole. Mieszka w wiosce kobiet z pewną zasadą. Mieszkanki nie mogą mieć kontaktu z mężczyznami. Tsubaki ma jednak ciekawość płci przeciwnej, której nie może ujawnić. Zapowiada się bardzo przyjemna i słodka produkcja. Manga w łącznym nakładzie przekroczyła już sprzedaż 10 milionów kopii, więc chyba musi być popularna. Jeżeli ktoś czytał, zachęcam do wypowiedzenia się na jej temat w komentarzach. Przypominam, że jest to dzieło autora Takagi-san, co widać w sumie w kresce serialu. Ryo Mizushima zapisuje się do gimnazjum i z wielkim zapałem dołącza do klubu badmintona. Mimo że klub nie miał odpowiedniego trenera, Mizushima poprawi swoje umiejętności własną siłą fizyczną do czasu udziału w turnieju prefekturalnym. Podczas jego trwania podchodzi do niego trener badmintona z Yokohama Minato High School, Ebihara, i proponuje współpracę. Niezdecydowany i nieśmiały Mizushima waha się, czy uczęszczać do tak prestiżowej szkoły. Jednak gdy jego starsza siostra Rika mocno go popycha, postanawia udać się do Yokohama Minato. Pobłogosławiony trenerem i specyficznymi kolegami z drużyny, Mizushima zdobędzie doświadczenie, którego do tej pory mu brakowało. Nieźle obrodziło się w sportówki w tym roku, co? Jeszcze nie zakończyła się emisja bardzo dobrego anime o badmintonie Riman's Club, a już za chwilę startuje kolejny. Czy to aby nie za dużo naraz? Przez kilkaset lat toczyła się wojna między kościołem a wiedźmami. Konflikt nareszcie dobiegł końca, chociaż w powietrzu nadal wisi bardzo napięta atmosfera.
Sable to młodzieniec, który uczęszcza do Akademii Magii Królestwa Venias. Dyrektor placówki, Albus, przydziela go do wyprawy w stronę południowej granicy kontynentu, gdzie ma przejść specjalny trening. Towarzyszą mu Wiedźma Świtu, Rox Crisatte, która pragnie poznać źródło pierwotnej magii, genialna dziewczynka Holtz oraz bestia imieniem Kud. Mahou Tsukai Reimeiki to dzieło autora Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho. Oby i tym razem Mahou Tsukai nie było ledwie średnio wykonaną reklamą pierwowzoru, a początkiem świetnej przygody, która zostanie z nami na dłużej. W sumie to liczę na ten tytuł. Pracownik biurowy Leon zostaje reinkarnowany do szczególnie karzącej za złe wybory gry randkowej, w której królują kobiety, a przy stole zasiadają tylko piękni mężczyźni. Ale Leon ma tajną broń. Pamięta wszystko ze swojego poprzedniego życia, w tym w pełne przejście tej samej gry, w której jest teraz uwięziony. Zobacz, jak Leon wznieca rewolucję, aby zmienić ten świat oraz aby spełnić jego ostateczne pragnienie – spokojnego i łatwego życia na wsi. Ktoś marzył o Otome Game, ale z bohaterem, a nie bohaterką grającą główne skrzypce? No to macie już swoją czarną owcę sezonu. Może z tego wyjść szalony miks, ale czy udany? Jak zawsze przekonamy się już niebawem. Generał Trzech Królestw Kongming zmagał się przez całe życie, stawiając czoła niezliczonym bitwom, które uczyniły go znakomitym strategiem, którym był. Tak więc na łożu śmierci chciał tylko odrodzić się w spokojnym świecie. I został wysłany prosto do współczesnego centrum imprezowego Tokio. Czy nawet genialny strateg taki jak Kongming potrafi dostosować się do dzikich bitów i jeszcze bardziej szalonych imprezowiczów? Szalony, odwrócony isekai z totalnie nietuzinkową i intrygującą fabułą i miejscem akcji. Wiem, że brzmi to wszystko nieco kiczowato, ale szczerze jestem tą produkcją zainteresowany. Oryginalna Forkoma opowiada o Kotone, dziewczynce, która rozpoczyna pracę w agencji nieruchomości w świecie fantasy. Kotone pomaga różnym klientom, od nekromanty po recepcjonistkę z gildii hodującej pegazami, znaleźć miejsce, które można nazwać domem. Przyjemna i specyficzna opowieść zaliczać się będzie zapewne do tych leczących. Niemniej jednak przewiduję, że taki rodzaj opowieści znajdzie swoich zwolenników. Jako najpotężniejsza istota wszechczasów, Lord Demonów Varvatos uważa, że jego obecne życie jest do bani. Kiedy więc bierze przyszły los w swoje ręce i decyduje się na reinkarnację, kalibruje swoją magiczną moc, aby była ustawiona na przeciętną. Nie mógł jednak przewidzieć, że wszyscy w nowym świecie będą słabi jak diabli, co oznacza, że po raz kolejny jest całkowicie przepotężny. Odrodzony pod imieniem Ard ma wianuszek pięknych pań, rodzina królewska błaga go, by został następnym królem, a były sługus nalega, by go zabić. Ale Ard ma jednotorowy umysł i nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój ostateczny cel. Studio Silverlink po raz kolejny zabiera się za adaptację nowelki w oklepanych motywach fantasy. Czy tym razem historia wciągnie i zaspokoi fanów tego gatunku? Przekonamy się już w kwietniu. Zagubieni są ludźmi pochodzącymi z odległej krainy zwanej Japonią, którzy pewnego razu doprowadzili do wielkiej katastrofy. Kościół, aby zapobiec podobnym wydarzeniom, postanowił, iż każdy zagubiony zostanie unicestwiony. Meno jest egzekutorką na usługach kościoła, której zadanie polega na pozbywaniu się tych ludzi. Pewnego razu spotyka dziewczynę imieniem Akari, której nie jest w stanie zabić. Dziewczyna oznajmia, iż sama nie wie, dlaczego nie może umrzeć i wraz z Meną postanawiają odkryć tajemnicę jej nieśmiertelności. Czy nie macie dość tych generycznych opowieści, w których bohater przynosi się do świata fantasy i otrzymuje harem na tacy? Oto więc popularne dzieło na podstawie light novel, będące odwróconym isekajem z wątkami Yuri. Smacznego! Perfekcyjny szpieg o kryptonimie Zmierzch spędza swoje życie wykonując misje pod przykrywką, by móc spełnić marzenie o lepszym świecie. Kolejna robota bohatera jest niezwykle trudna. Aby nie dopuścić do wojny, musi prześwietlić wpływowego polityka. Jego zadaniem jest zbliżyć się do niego w najmniej oczekiwany sposób. Aby było to możliwe, musi założyć rodzinę. I tak oto Zmierzch znajduje dla siebie żonę i adoptuje 6-letnią dziewczynkę. Nie wie jednak, że do swojego życia wprowadził płatną zabójczynię i małego Espera.
Nie będę ukrywał, że Spy X Family to najbardziej oczekiwana nowa seria anime, zarówno przeze mnie, jak i większość fanów anime. Zyskująca ogromną popularność manga nie musiała czekać długo na animowaną wersję, którą wykonają dwa doskonałe studia. Szczerze, nie wierzę, że w tym przypadku coś może pójść nie tak, dlatego znaczek jakości wystawiam z pełną odpowiedzialnością. Słysząc o śmierci dziewczyny Ushio, chłopak o imieniu Shinpei wraca do swojego rodzinnego miasta Wakayama City na Hitogashimie i spotyka się z rodziną przyjaciółki z dzieciństwa. Pogrzeb idzie gładko, ale pod powierzchnią na wyspie pojawia się coś dziwnego. Jakie tajemnice czekają go na tej wyludnionej letniej wyspie? Jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie produkcji, która liczyć będzie 24 odcinki. Spodziewajmy się anime, gdzie zagadki mnożyć się będą z każdą minutą, a odpowiedzi dobrane zostaną w iście zaskakujący sposób. Czuję, że będzie dobrze, a o Summertime Render będzie głośno. Wyczuwam tutaj hit. Opowieść koncentruje się na Yuichi Katagiri, młodym uczniu, który przechodzi idealne lata studenckie oraz o czterech przyjaciołach z trudnym życiem. Jego spokojne, codzienne dni dobiegają końca, gdy znikają 2 miliony jenów z opłat za wycieczki szkolne. Yuichi zostaje wciągnięty w tajemniczą grę o pieniądze i musi zdecydować, czy przyjaźń, czy pieniądze mają większe znaczenie. W przypadku tego tytułu ciężko wywróżyć przyszłość. Niby oryginalne dzieło jest dobre, ale i długie. A anime ma mieć póki co tylko 12 odcinków, a za produkcję zabiera się mało znane, niezbyt doświadczone studio i załoga. Oby moje obawy jednak były błędne, bo sama fabuła zapowiada się interesująco. Fabuła koncentruje się na Leo, bohaterze, który uratował kiedyś świat przed inwazją armii demonów. Skutkiem tego ludzie przestali mu ufać i zaczęli się go obawiać, a sam chłopak skończył bez pracy. Czując, że jego umiejętności byłyby bardziej docenione gdzie indziej, dołącza do armii władcy demonów, z którą kiedyś walczył. Teraz w nowym środowisku pracy Leo stara się wykorzystać swoje umiejętności i ożywić armię demonów, która jest na krawędzi upadku. Przestałem już liczyć, która to nowa seria fantasy. Yusha Yamemashu być może i na papierze brzmi całkiem nieźle, ale jakoś tak czuję, że w moje gusta będzie mu ciężko trafić. Być może zapoznam się z pierwszym odcinkiem. Fani anime fantasy, radujcie się, to będzie wasz sezon. Musicie chyba przyznać, że sezon wiosna 2022, jeżeli chodzi o nowe produkcje, zapowiada się naprawdę obiecująco. A to oczywiście nie koniec, bo przechodzimy teraz do kontynuacji. Tutaj również będzie gorąco. Zacznijmy od dwóch potężnych hitów, które powrócą już za miesiąc. Mowa o Tate no Yusha no Nariagari, który wreszcie po długiej przerwie powróci z drugim sezonem. Jestem ciekaw, czy po świetnym początku serial może jeszcze nas czymś zaskoczyć? Drugą szalenie oczekiwaną przez was produkcją jest trzeci sezon anime Kaguya-sama, tym razem z podtytułem Ultra Romantic. Trochę mniejsza, ale wciąż liczna grupa fanów haremówek nie mogła doczekać się już zapewnie czwartego sezonu anime Data Life. No to wreszcie się doczekaliście. Stęskniście się już za Komi-san, mimo że minęły dopiero 2 miesiące od zakończenia pierwszego sezonu? No to już za chwilę ukaże wam się druga część. Warto wspomnieć jeszcze o szalenie przyjemnym isekaju Honzuki Negeko Kujo. Po nieco dłuższej przerwie Mine wraca w trzecim sezonie jej przygód. Dodatkowo warto wspomnieć jeszcze o powrocie marki Black Rock Shooter. Będzie to nowa opowieść o podtytule Downfall. Ja natomiast mocno oczekuję wielkiego powrotu marki Tiger and Bunny. Drugi sezon podzielony zostanie na dwie części po 12 odcinków, pierwszy w całości z premierą już 8 kwietnia. A jeżeli mowa o powrotach starych marek, wiosną pojawi się także chyba już czwarty albo piąty sezon anime Ikki Tousen z Shin na początku tytułu. Ja jednak wiem, na co moi widzowie czekają najbardziej. Na czwarty sezon anime Kingdom, które w Polsce jest mega popularne. Obiecuję, że już niebawem zabiorę się za obejrzenie całości. A poza tym swoje premiery będą miały jeszcze takie seriale jak Love Live sezon drugi, Kyokai Senki part 2, Shadowverse Flame, spin-off detektywa Konana o podtytule Mentai Konan Zero no Nichijou,
Build Divide Code White. Rikei ga koini ochtano de shoumei shite mita sezon drugi oraz Yatoge-chan Kansaki Nikki sezon czwarty. To wszystko na dzisiaj. Koniecznie pochwalcie się swoją listą Plan to Watch w komentarzach. Dajcie także znać, jak w ogólnym podsumowaniu dla Was zapowiada się nadchodzący sezon. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, będę wdzięczny za udostępnianie go dalej oraz za pozostawienie po sobie kciuka w górę. Za piękne grafiki ponownie dziękuję ZFX-owi. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!